Siema, z tej strony Nieogarnięty, imię, nazwisko, Miłosz Misiuda. Zapraszam Was bardzo serdecznie do tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się to spodoba. Klaps, lecimy. Oglądałem godzinę temu dosłownie mojego dobrego znajomego Dawid Su. Oczywiście teraz Wam się pokaże jego filmik, kawałeczek oczywiście. Zaraz zobaczcie jaki. A Wy co niby macie z tego judo? Skaczacie jak jakieś małpy? Widzieliście Dawida. Teraz zobaczcie sobie mojego drugiego znajomego, Sebastian Jaksan. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Na streetie nie tylko ćwiczy się pull-upy i pompki, ale też co ćwiczy się poda. Cześć, dzisiaj nagram dla Was coś innego. Będzie to vlog, w którym zobaczycie, jak wygląda mój trening. Nagram też dla Was poradnik. Ten poradnik pewnie wleci w przyszłym tygodniu. No to lecimy. Teraz przejdę do treningu siłowego. Siemanko. Co dzisiaj robicie? No, widzieliście teraz też Sebastiana? A teraz tak pomyślmy. A może zobaczycie Norberta? Która pomaga mi wygrywać, tak jak narkotyk, po którym jest ekstremalna chwila. Kiedy przyspieszasz, nie czujesz bólu, zmęczenia. Ile sił masz w nogach, tak biegnij do końca. A później ciesz się ze swoich wszystkich osiągnięć. Kochaj to, co robisz, zawsze ciesz się z tego, bo łatwo można stracić i pozostać bez niczego. Widzieliście Norberta? Widzieliście. No to zobaczcie teraz Huberta. Jesteś gotowy na pierwszą misję? Ała! Co? Czy jesteś gotowy na pierwszą misję? Bo szef już się niepokoi. A jest sprawa, nie to ważna. Herberto? Czy jak mu tam? Jak dla niego to dobra. Tam mogę ci zająć, pomóc. Tylko najpierw się przygotuję, spoko? Można zaczynać. Masz jeszcze to od szefa. Dzięki. Ruszamy. Ruszamy. Hubert. Hubert, Norbert, Sebastian, Dawid Su mają jedną pasję, czyli żyć życiem, robić to, co lubią. Niektórzy się stresują mówienia do kamery, niektórzy próbują, ale wiecie co? Mają pasję. A wiecie co w tym jest najlepszego? Że kochają to robić, lubią to robić i się nie wstydzą tego robić. Nie wiem, może spróbowałeś. Ale pamiętajcie ludzie, pasję ma się tylko jedną i raz się żyje. Można mieć więcej pasji, ale tą główną przykładowo ja mam, parkoura. Nie dałbym sobie rady żyć bez niego. Nie będę Wam pokazywał w tym filmiku moich filmików, to co ja zrobiłem. Tylko chcę, abyście zobaczyli, że ludzie też mają pasję. Żebyście wy ruszyli z domu i zobaczyli, jak fajnie można spędzić czas. Tak samo ja się naprawdę wstydzę pójść zrobić zdjęcia, ale chcę się przełamać. Ja pokochałem sport, ty też coś pokaż. Ja ci to obiecuję. Nie chcę być jakimś motywatorem. O, zrób to, zrób tamto, zrób tamto, owamto. Chcę, żebyście byli sobą i chcę, żebyście robili to, co robicie. Więc pamiętajcie ludzie, chodzi tylko o dobrą zabawę. Nie przejmujcie się tym, jak ja teraz mówię, tylko róbcie to, co wy chcecie i róbcie tak, jak wy to robicie.
Chcecie być montażystą? Bardzo proszę. Robić zdjęcia? Bardzo proszę. Grać na komputerze? Bardzo proszę. Ale pamiętajcie, żyjecie tylko raz. Ja wolę wziąć kamerę, pójść na miasto, ponagrywać miasto. A niektórzy wolą usiąść przed komputerem, łączyć CS, LOL czy tam nawet Fortnite. Też, przyznam się, też sobie czasem zagram. Ale nie przepadam. 15-20 minut gierki wyłączam, bo mi się nudzi. Przede mną jest taki fajny napis. Od mojej mamy na święta chyba dostałem, jak dobrze. Żyj sam ze sobą, zarażaj uśmiechem, kochaj mocno, przytulaj się, ucz się na błędach, wyluzuj. Co największe słowa, które mnie motywują. Pamiętajcie, chodź tylko na zabawę. Pozdrawiam cieplutko. Miłosz Misiuda z kanału Nieogarnięty. A teraz 4-5 minutek filmiku z występu Dawidsu i jego dobrych znajomych. Bardzo was serdecznie pozdrawiam. Wesołych świąt, dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności, pieniędzy i miłości oczywiście. Pamiętajcie, pieniądze to nie wszystko. Miłość najważniejsza. Pomagajcie tej drugiej osobie. Trzymajcie się. Yo, zapraszam.